Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Akademii Zrównoważonego Rozwoju wraz z dr Dorotą Łuczak z Wydziału Nauk o Sztuce, z którą dzisiaj opowiemy Państwu o celu 10. Celu 10, czyli zmniejszaniu nierówności. Zmniejszaniu nierówności w takim szczególnym kontekście udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. W minionym roku akademickim wraz ze studentami miałam przyjemność realizować projekt, który był zatytułowany Udostępnianie sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Punktem wyjścia dla tego projektu było założenie, że powinnością uniwersytetu jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale kształtowanie postawy społecznie odpowiedzialnej, opartej na zasadach równościowych i wspólnotowych. Ten temat udostępniania sztuk wizualnych pojawia się na moich zajęciach od dawna, ale w zeszłym roku mieliśmy niezwykłą okazję, ponieważ pozyskaliśmy grant w ramach Uniwersytetu Jutra, który pozwolił mi na przygotowanie programu, warsztatów ze specjalistami, praktykami, którzy właśnie udostępnianiem sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnościami wzroku się zajmują. Pracowaliśmy w gronie 7 osób i zapoznaliśmy się przede wszystkim z 3 modelami udostępniania sztuki. Były to tyflografiki, audiodeskrypcje i taki model oparty na spotkaniu i na mediacji pomiędzy osobami widzącymi i niewidzącymi. Ten drugi i trzeci model, one przede wszystkim były przez nas ćwiczone, z nimi się przede wszystkim zapoznawaliśmy. I warsztaty, które odbyliśmy, skłoniły nas do zadania wielu zupełnie podstawowych pytań. Po pierwsze, okazało się, że przygotowanie audiodeskrypcji nie przebiega zgodnie z jednym ustalonym schematem, ale może wyglądać naprawdę na różne sposoby. I tutaj kluczowym pytaniem było to, czy audiodeskrypcja powinna opierać się na opisie i przekazaniu czystych informacji, faktografii, czy być może powinna ufundować doświadczenie sztuki. I o tym więcej opowie pani Marcelina. Drugie pytanie, które się pojawiło, czy właściwie taka refleksja dotyczyła naszego doświadczenia jako historyków sztuki. Bo okazało się, że te warsztaty, których celem jest przygotowanie studentów do znoszenia barier w przyszłości, do poszerzania grona odbiorców sztuk wizualnych, te warsztaty działały dwukierunkowo, bo one zrewidowały także naszą percepcję sztuki i nasze doświadczanie sztuki i o tym więcej powie pani Paula. Dominuje tu wrażenie płaskości. Same tancerki zdają się być dwuwymiarowe, jakby wycięte z papieru. Niewielką iluzję głębi stanowi węzeł ich połączonych rąk. Wirujące ciała modelek przepełnione są dynamiką i ruchem. Ich stopy zdają odrywać się od podłoża, zupełnie jakby lewitowały czy tkwiły w stanie nieważkości. Każda z tancerek pozostaje na swój sposób indywidualna. Ciała mają wiotkie, jednocześnie precyzyjnie ułożone, mocno uproszczone, powyginane, wyłamane w fantazyjnych, dekoracyjnych pozach. Modelka umieszczona najbliżej nas, ukazana tyłem, z głową mniej więcej w centralnym punkcie obrazu, wyraźnie puszcza uchwyt tancerki z lewej. To powoduje, że traci równowagę i zdaje się upadać. Jej postać przewraca się w kierunku lewej górnej krawędzi z wyciągniętą ręką. Z kolei modelka z lewej ukazana jest w silnym skręcie, przybiera taneczną pozę, figurę ma wygiętą w łuk. Każdą z tancerek można ująć jako osobną postać. Jednak najistotniejsze pozostaje to, że ich złączone rękoma figury dają wrażenie jednego bytu, jednego energicznego organizmu. Taneczny węzeł kręci się w kółko, jakby niesiony energią pierwotnych instynktów. Dużo uwagi poświęciliśmy zagadnieniu audiodeskrypcji i w moim odczuciu kwestie związane z jej tworzeniem były jednymi z najtrudniejszych do rozstrzygnięcia. Poznaliśmy dwie szkoły jej tworzenia.
Bo audiodeskrypcja, tak najprościej tłumacząc, to opisywanie obrazu wizualnego słowami. I pierwsza szkoła wymaga od deskryptora jak największego obiektywizmu. Zakłada, że odbiorca takiej audiodeskrypcji powinien być wolny od wszelkich sugestii podczas wizualizowania sobie obrazu. Dlatego raczej unika się w niej wszelkich porównań, własnych, nawet najmniejszych interpretacji oraz wartościowania. A natomiast druga szkoła nie skupia się wyłącznie na przekazywaniu suchych faktów, ale też stara się wywołać w odbiorcy tej audiodeskrypcji swojego rodzaju przeżycie. Dlatego też język, z którego korzysta deskryptor w tej szkole, jest bardziej plastyczny, obrazowy. Ta audiodeskrypcja przypomina bardziej takie wciągające opowiadanie niż czysty, techniczny opis. I mi jako historyczce sztuki początkowo pierwsza, bardziej bliska była ta pierwsza szkoła, ponieważ podobnych opisów wielokrotnie dokonywałam w ramach zajęć na studiach. Jednak ćwicząc się w tworzeniu tych audiodeskrypcji, doszłam do wniosku, że taki właśnie czysty opis może wydawać się mało atrakcyjny dla osób niewidzących lub niedowidzących. I moim zdaniem, ale też zdaniem, jak miałam moich kolegów, którzy także brali udział w tym projekcie, okazało się, że tak naprawdę nie ma jednego sposobu na audiodeskrypcję, że czasami lepiej skorzystać jest z metod wypracowanych przez pierwszą szkołę, ale w przypadku innych dzieł sztuki bardziej pomocna może okazać się druga szkoła. I tak naprawdę ilu deskryptorów, tyle różnych audiodeskrypcji, bo każdy ma jakiś swój język wypowiedzi, swoją wrażliwość, doświadczenie, które jednak manifestują się w tych tekstach. I też muszę powiedzieć, że pisanie tekstów o dziełach sztuki, kiedy wiadomo, że mają docelowo one trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców, więc muszą być jasne, przejrzyste, no i przede wszystkim dla nich wszystkich interesujące, jest jednak zupełnie odmiennym doświadczeniem od pisania prac w ramach zajęć na studiach. Ta próba przekazania doświadczenia dzieła sztuki w audiodeskrypcji okazała się wielkim wyzwaniem dla wszystkich uczestników, ale też również dla mnie. I wiemy, że tak jak pani Marcelina powiedziała, nie ma jednego sposobu na przygotowanie takiej audiodeskrypcji. Barok. Pierwotnie w Bazylice San Domenico w Bolonii. Olej na płótnie. Wymiary 268 cm na 170 cm. Stojący prostokąt. Obecnie w Pinacoteca Nazionale di Bologna. Bologna, Włochy. Obraz namalowany przez Guido Reniego podczas jego pobytu w Rzymie na zamówienie bolońskiej rodziny Bero do kościoła świętego Dominika w Bolonii. Przedstawia biblijną scenę rzezi niewiniątek. Historia opisana w Ewangelii świętego Mateusza opowiada o wymordowaniu wszystkich małych chłopców do lat 2 z polecenia króla Heroda w okolicach Betlejem. Władca, dowiedziawszy się o narodzinach Jezusa Chrystusa, w lęku o swój tron zdecydował o wydaniu tego okrutnego rozkazu. Obraz przedstawia wielopostaciową, dynamiczną kompozycję opartą o kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się u dołu obrazu, na osi. Postaci na obrazie zajmują całą przestrzeń do jego 2/3 wysokości. U dołu obrazu, bliżej lewej krawędzi, umieszczono najtragiczniejszą scenę. Reni namalował ciała 2 zabitych małych chłopców o blado-żółtej skórze i bezwiednie opadających rączkach i nóżkach. Nad ich martwymi, zimnymi sylwetkami artysta umieścił wielopostaciową, pełną zgiełku i akcji kompozycję składającą się z kilku grup postaci. Po prawej od centrum obrazu uwagę zwraca modląca się kobieta z twarzą zwróconą ku niebu. Ma rozpuszczone brązowe włosy, które swobodnie opadają na ramiona. Jej suknia posiada wyraźny, krwisto-czerwony rękaw oraz ciemnożółtą, ciężką spódnicę tworzącą lejącą się draperię u dołu obrazu. Symetrycznie do niej znajduje się na obrazie kolejna kobieta, siedząca tak, jak gdyby wspierała się na jednej ze swoich rąk. Na swoim ramieniu trzyma przełożone dziecko, okryte złotą szatą, które zdaje się przebierać swoimi bosymi stopami. Jest okryta różowym płaszczem, który tworzy mocne załamania, a spod którego widoczna jest ciemna suknia. Zwraca ona swoje oblicze, dla nas ukazane z profilu ku atakującemu mężczyźnie. Stoi on nad nią pochylony, ukazany po lewej stronie obrazu.
Jest ubrany w mocno drapowaną, załamującą się białą koszulę, a sztyletem celuje w dziecko, siedzące na kolanach trzeciej z kobiet, która wyciąga swoją rękę, aby powstrzymać zabójstwo. W okolicach 2/3 wysokości obrazu Reni przedstawił uciekającą, przerażoną kobietę, która w rękach trzyma niemowlę, a za jej brązowe włosy ciągnie żołnierz. Jej półnaga sylwetka namalowana od tyłu rozciąga się rękoma szeroko na płótnie. Jedna z jego rąk próbuje zatrzymać wspomnianą kobietę, druga zaś wyprostowana trzyma sztylet gotowy do zadania ciosu niewiniątku. Twarz mężczyzny spowita jest w mroku. Tuż obok, przy samej prawej krawędzi pola obrazowego, umieszczono analogicznie kolejną postać kobiety. Okryta szaro-niebieskim płaszczem, skręcona ku prawej, mocno trzyma swoje dziecko, a jej twarz otulona rozwianymi czarnymi włosami wyraża niepokój i lęk. Za nią znajduje się wizerunek kobiety o szeroko otwartych ustach i wielkim przerażeniu w oczach. Warsztaty, w których wspólnie uczestniczyliśmy, pozwoliły nam zrewidować także naszą percepcję sztuki. Okazało się, że nie jest to tylko jeden kierunek działania, który w przyszłości ma pozwolić na zmniejszanie barier w dostępności sztuk wizualnych, ale także właśnie mocno rewiduje naszą percepcję sztuki, prawda? Tak, no w ogóle dostępność się może wydawać taką kategorią trudną, jeżeli chodzi o praktyki wystawiennicze, dlatego że wizualność jest tak naprawdę fundamentem w ogóle historii sztuki. I w historii sztuki używa się takich określeń jak widz czy obserwator i one w jasny sposób tak naprawdę dowartościowują wzrok, tym samym deprecjonując jakby te pozostałe zmysły. No i w trakcie trwania naszych warsztatów i projektu całego mieliśmy okazję właśnie poznać różne strategie udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Między innymi byliśmy tutaj w zamku i braliśmy udział w warsztatach Sztuka w ciemno, w ramach których mieliśmy okazję przemieszczać się po przestrzeni zamku z zamkniętymi, z zawiązanymi oczami. I to było takie doświadczenie, które pozwoliło nam trochę wyostrzyć nasze, czy jakby tak pozwoliło nam uaktywnić nasze pozostałe zmysły, głównie właśnie dotyk czy słuch, bo mieliśmy też okazję dotykać różnych przedmiotów i poczuć ich strukturę, chropowatość. I to było takie właśnie doświadczanie tego świata i tej przestrzeni wystawienniczej w zupełnie innych kategoriach, jakby gdzie zazwyczaj one są przez nas inaczej odczytywane, można powiedzieć. I właśnie w takich momentach można mieć taką refleksję na temat tego, czym jest w ogóle obcowanie ze sztuką. Czy ono się ogranicza jedynie do wzroku? No wychodzi na to, że nie, no bo sztuka przecież potrafi nas poruszyć w sposób jakiś fizyczny, ona potrafi nas jakoś głęboko wzruszyć, oddziaływać na nas w sposób haptyczny i ona jakby nie ogranicza się jedynie do samego wzroku. I mam wrażenie, że te warsztaty dobrze nam to pokazały, czy może nawet przypomniały, bo każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest osobą widzącą, czy ma problemy ze wzrokiem, czy jest całkowicie pozbawiony wzroku, no to ma jakąś swoją indywidualną wrażliwość, jakąś wiedzę, jakąś dysponuje jakąś otwartością na dzieło sztuki, jakiś swój gust posiada i wydaje mi się, że każdy, kto takimi narzędziami dysponuje, ma po prostu prawo do tego, mieć taki przywilej, żeby móc obcować z dziełem sztuki w indywidualny sposób. Technika olej na płótnie. Datowanie 1931 rok. Kolekcja Muzeum Narodowe w Warszawie. Obraz Tadeusza Makowskiego można zaliczyć do dzieł nurtu sztuki naiwnej. Dominują w niej formy, które zostały poddane geometrycznym uproszczeniom. Tytuł pracy dobrze oddaje jej temat. Obraz przedstawia dość liczną gromadkę dzieci występujących na scenie. Do dziecięcego świata odsyła widza zastosowana przez artystę wyrazista paleta barw, dająca efekt podobny do tego, który można uzyskać za pomocą szkolnych kredek. Grupa młodych aktorów stanowi centralny element kompozycji. Na pierwszym planie została umieszczona szkarłatna kurtyna teatralna, która oddziela widza od głównej sceny przedstawionej w obrazie. Jest ona częściowo nierozsunięta. Dwie kotary spływające przy bocznych krawędziach obrazu oraz poporczykowy plaudament, czyli element maskujący sklepienie wyobrażonej sceny, ograniczają widok na wydarzenia rozgrywające się na jej deskach, przez co obraz nabiera bardziej intymnego charakteru. Na drugim planie zostały uchwycone dziecięce postacie ustawione w dwóch rzędach, jeden za drugim. W pierwszym rzędzie stoi sześcioro wyprostowanych dzieci.
Ich sylwetki zostały oddane w większej skali niż postaci stojące za nimi. Struktura ich ciał posiada wspólny typ. Korpus w formie graniastosłupa, na którym została osadzona głowa, nakryta wysoką, spiczastą czapką w stożkowatym kształcie oraz okrągła buzia z czarnymi jak węgiel oczami, długim, ostro zakończonym nosem i lekko zaznaczonym pojedynczym łukiem tworzącym usta. Niektóre z nich noszą przedstawione w bardzo uproszczony sposób maski teatralne. Piąta postać od lewej, patrząc od strony widza, została ukazana w nieco odmienny sposób. Jest lekko pochylona i zwraca się ku prawej stronie. Jej twarz nie jest idealnie okrągła, przypomina przepołowione wzdłuż poziomej osi jajko. Ma szeroko otwarte usta, układające się w literę O. Zamiast spiczastej czapeczki nosi nakrycie głowy podobne do korony, z tą różnicą, że zasłania mu ono cały czubek głowy. Pozostałe siedmioro dzieci z drugiego rzędu zostały w dużej mierze przysłonięte przez pierwszy rząd, tak, że nie widać ich korpusów. Ukazane zostały jedynie ich okrągłe głowy, zwieńczone kolorowymi nakryciami w formach ostrosłupów. W tle, ponad postaciami dzieci, wznosi się kilka niewielkich chorągiewek, stanowiących element scenografii. Kluczowe dla naszego projektu było oczywiście budowanie postawy społecznie zaangażowanej. Tak, właśnie dla mnie takim aspektem, który najbardziej wynikł z tego projektu, było zwrócenie uwagi w ogóle na język, jakim się posługujemy, i także zwrócenie uwagi, jak poszczególni edukatorzy, którzy się z nami spotykali, mówili o osobach z niepełnosprawnościami wzroku, czy w ogóle o kontakcie z nimi i pracy z nimi. I miałam takie wrażenie, że mówią oni o tych osobach z większą czułością i z większym zrozumieniem. I dało mi to taką świadomość, że tak naprawdę nie jesteśmy może do końca świadomi pewnych naszych przyzwyczajeń i także tego, że tak naprawdę żyjemy w kulturze wzrokocentrycznej i kulturze wizualnej. Myślę, że ten projekt w dużym stopniu właśnie dał nam taką społeczną świadomość odnośnie nawet już nie tylko, myślę, osób z niepełnosprawnościami wzroku, ale w ogóle odnośnie obecności osób niepełnosprawnych i jakby stosunku naszego społeczeństwa do nich. Pierwsza część projektu warsztatowa została już zakończona, ale przed nami największe wyzwanie, to znaczy spotkania z osobami, do których kierowane będą audiodeskrypcje, czy właśnie spotkania oparte na mediacji. Proszę trzymać za nas kciuki. Dziękuję.